Czerpiąc z tradycji, zachowując tylko to, co najlepsze, powołano do życia miejsce, gdzie sztuka wygrywa z komercją, gdzie publiczność przychodzi z zaciekawieniem, gdzie korzystając z możliwości przestrzennych miejsca, udaje się łączyć wiele dziedzin, tworząc oryginalne i ambitne programy. Modernizacja Mościckiego Centrum Kultury trwała niemal 3 lata. Jej celem było stworzenie nowoczesnego ośrodka dla sztuki, a także uratowanie zniszczonego budynku, który nie nadawał się do użytku publicznego i nie gwarantował bezpieczeństwa. Mościce. Przemysłowa dzielnica Tarnowa swą nazwę zawdzięcza Ignacemu Mościckiemu, który zainicjował powstanie Państwowej Fabryki Związków Azotowych. W czasach, kiedy odbiornik radiowy stanowił niemal jedyne okno na świat, a w domu otoczony był przynależnym mu kultem, życie społeczno-kulturalne toczyło się w starym kasynie. Do kina Azot chodzili młodzi i starzy. Ci, którym bliska była muzyka, ćwiczyli w Fabrycznej Orkiestrze Dąbkowej, której przewodził Kazimierz Brymbal. W Krakowie Skrzynecki zakładał piwnicę pod Baranami. W Warszawie Polskie Radio nadawało pierwszy odcinek Matysiaków. A w Tarnowie zakładowa placówka kulturalna otrzymywała status Domu Kultury Zakładów Azotowych. W Mościcach zaczęto organizować pierwsze masowe widowiska. Koncerty zainaugurował zespół pieśni i tańca Mazowsze. A jednym z pierwszych gości dyskusyjnego klubu filmowego Jaskółka był Andrzej Wajda. Kiedy na ulicach zaczęły pojawiać się koszule na najron, ortalionowe płaszcze, a młodzi marzyli o takich butach, jakie nosili Beatlesi, nastał czas Big Beatu. Kumulusy, Filipy, Akron, Alfa, Rezonans. To tylko kilka z zespołów, które koncertowały w Domu Kultury wraz z nową falą muzyczną. Do Tarnowa przyjeżdżały gwiazdy. Czesław Niemen, Violetta Villas, Czerwono-Czarni. A w instytucji pojawił się pomysł ogólnopolskich festiwali artystycznych. Za sprawą Kazimierza Ożgi i Jerzego Szawicy utworzono istniejący do dziś zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy, nad którym opiekę artystyczną sprawował Andrzej Radzik. Regionalny zespół Świerczkowiacy wraz z kapelą ludową występował już w Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Jugosławii i na Węgrzech. Niecodzienna wizyta. Zakłady odwiedziła pierwsza kosmonautka świata Walentyna Tiereszkowa, gdzie jak gdzie, ale przy takiej okazji nie może zabraknąć Świerczkowiaków i dętej orkiestry. W sklepach pojawiły się Coca-Cola, amerykańska guma do rzucia, whisky i Marlboro. A w tygodniu luksus. Dodatkowy wolny dzień. Słynna gierkówka dała początek cyklowi imprez Wolne Soboty z Tarnowskimi Azotami. Wśród projektów rozbudowy Mościc znalazł się również nowy budynek Domu Kultury. Już z chwilą, gdy go wznoszono, bryła budziła dyskusję. Szybko jednak uznany został za jeden z najciekawszych architektonicznie obiektów nie tylko w Mościcach, ale też w regionie. W 1971 roku otwarto imponujący Dom Kultury. Odbywają się tu imprezy artystyczne, kwitnie wielostronna działalność oświatowa. Nauka języków, koła zainteresowań, pracownia modelarska, klub krótkofalowców, biblioteka. Duża przestrzeń dawała możliwość wystawiania widowisk. Po raz pierwszy podjęto współpracę z Filharmonią Krakowską. To wtedy w Mościckiej sali tarnowianie pierwszy raz uczestniczyli w koncercie prowadzonym przez Krzysztofa Pendereckiego. Mościcka instytucja otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz 2-krotnie nagrodę dla najlepszego domu kultury w Polsce. Dom Kultury Zakładów Azotowych został przekształcony w Mościcką Fundację Kultury. Kosztowne sekcje ulegały likwidacji, a sama instytucja przyjęła impresaryjny charakter. Fundacja organizowała spektakle teatralne, konkursy recytatorskie i specjalistyczne targi, poszukując jednocześnie takiego modelu działalności, który wypełniłby lukę po działającej wcześniej amatorskiej twórczości artystycznej pracowników Azotów i Mościc.
Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach powstało w sierpniu 2006 roku. Wówczas Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Instytucji Kultury. Akt notarialny finalizujący proces tworzenia centrum został podpisany 1 sierpnia 2007 roku. Pół roku później stanowisko dyrektora instytucji objęła Agnieszka Kawa. Centrum rozpoczęło gruntowną modernizację siedziby, finansowaną ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa małopolskiego. Na początku był proces projektowania koncepcyjnego, poszukiwania optymalnych rozwiązań dla rewitalizacji naszego 40-latka. Kontakt z jednym z projektantów budynku, Stanisławem Karpielem i jego pracownią architektoniczną Karpla Consulting, dobrze wróżył projektowi. Spośród szeregu rozwiązań koncepcyjnych zostało wybrane do realizacji takie, które zachowało charakter bryły i części jej detali. Zmiany największe dotyczyły jednak wnętrza i poprawiały funkcjonalność przestrzeni. Koszt zadania wyniósł niemal 23 miliony złotych. Generalnym wykonawcą była tarnowska firma ABM Solid S.A. Dostosowanie do standardów infrastruktury kultury pociągnęło za sobą konieczność wymiany niemal wszystkich elementów, za wyjątkiem konstrukcji nośnej budynku. Od izolacji fundamentów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej, wymiany posadzek i podłóg, tynków na ścianach i sufitach, schodów, powierzchni tarasów i otoczenia wokół centrum, poręczy i balustrad, stolarki drzwiowej i okiennej, ceramiki sanitarnej i armatury, lamp, rynien i pokryć dachowych, aż po instalację odgromową. Przy modernizacji pracowało setki osób reprezentujących dziesiątki specjalistycznych firm. Budowa odbywała się podczas mroźnej i śnieżnej zimy, ulewnego lata i wiosennych powodzi. Powstała nowa konstrukcja sceny wraz z całym systemem techniki, oświetlenia i nagłośnienia. Nowe garderoby i zaplecze sceny. Szatnia i punkt informacyjny. Foyer zmieniło swoją przestrzeń i zostało dostosowane do prezentacji wystaw. Zmodernizowano tarasy budynku, na których zagoszczą koncerty i kino plenerowe. Budynek odzyskał nowoczesne, odnowione przestrzenie. Salę widowiskową mieszczącą 600 osób, jedyną w regionie, dającą możliwość realizacji skomplikowanych technicznie, wielkoobsadowych realizacji. Salę kina Millennium z projektorem cyfrowym, salę kameralną nowoczesną, klimatyzowaną, wyposażoną w wygodne fotele oraz wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy, przygotowaną z myślą o koncertach jazzowych, kinie offowym i małych formach teatralnych. Przestrzeń wystawienniczą, dającą możliwości wystawiania wielkoformatowych obiektów artystycznych, instalacji i działań multimedialnych. Zupełnie nowe miejsca to sala multimedialna, sala baletowa, sale dydaktyczne i techniczne. Wprowadzono udogodnienia dla niepełnosprawnych, tak by mogli uczestniczyć we wszystkich organizowanych imprezach oraz korzystać z zaplecza. Ponadto budynek został wyposażony w nowoczesne instalacje kontrolujące funkcjonowanie klimatyzacji i wentylacji, system zarządzania energią, system sygnalizacji włamania i napadu, system alarmowania pożarowego oraz telewizji dozorowej CCTV. Dzięki integracji tych systemów, możliwości zarządzania ich zasobami w ramach tzw. Building Management System, otrzymaliśmy inteligentny budynek, który nie tylko jest bezpieczny, ale powinien funkcjonować oszczędnie i bezawaryjnie. Instytucja, będąc w kompleksowej przebudowie, nieprzerwanie prowadziła działalność. Uciążliwości prac budowlanych miały wpływ na komfort przebywania publiczności w centrum i warunki pracy jego zespołu. Mimo to w roku 2009 udawało się zrealizować dużą ilość dobrych przedsięwzięć artystycznych i zgromadzić ogromną, liczącą ponad 114 tysięcy osób publiczność. Thank you.
jazz to tango bez blagi, kipiące po kres. Sinfonia, come with me, that's where we belong. Sister, you and me can live that high life in New York. Dziś zmodernizowany budynek Centrum Sztuki Mościce pozwala na realizację oryginalnych, ambitnych pomysłów artystycznych łączących wiele dziedzin sztuki, także we współpracy międzynarodowej. Należą do nich Festiwal Muzyczne Tarasy, letnie koncerty kameralne, jazzowa scena na antresoli, działalność festiwalowa, koncertowa, edukacyjna, Sztuka 2.0, prezentująca nowe media, w tym animacje, wideo art, projektowanie graficzne. Scena muzyki klasycznej, jako jedyna w regionie tarnowskim, daje możliwość realizacji dużych wykonań orkiestrowych i operowych. Z cyklu Osobowości, interdyscyplinarne prezentacje najwybitniejszych polskich twórców. Za horyzont domu, pokaz kultur świata, wystawy, spotkania z podróżnikami. Wieczory teatralne, premiery, klasykę, sztuki współczesne, teatralne działania edukacyjne. Kino Millennium. Repertuar premierowy, filmy niszowe, organizuje festiwale, przeglądy, a także spotkania z twórcami kina w cyklu Goście Łukasza Maciejewskiego. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta, poświęcony tańcowi współczesnemu i baletowi neoklasycznemu. Gośćmi festiwalu są artyści kilkunastu zawodowych teatrów tańca z Polski i zagranicy. Centrum rozwija sieć instytucji współpracujących. Jest partnerem programów europejskich i współorganizatorem m.in. festiwali Artfest, Talia, Jazz Contest i Nuevo Mundo. Instytucja jest także współproducentem sztuk teatralnych oraz wydawcą książek i katalogów. To ogromna satysfakcja i radość dla mnie móc Państwa zaprosić do Centrum Sztuki Mościce, nowego miejsca na mapie kultury w Polsce. Myślę, że to miejsce będzie miało właśnie taki charakter, że będzie promieniować nie tylko na Małopolskę, ale również będzie znanym miejscem kultury w Polsce w ogóle. Chcemy być rozpoznawalni nie tylko przez to nowe, wyremontowane, piękne centrum, ale też przez program merytoryczny, jaki będziemy Państwu proponować. A będą to głównie wydarzenia interdyscyplinarne, łączące wiele dziedzin sztuki, dlatego że mamy taką nowoczesną przestrzeń, która pozwala nam pokazywać i sztuki plastyczne, teatr, muzykę, duże wykonania orkiestr symfonicznych, teatrów baletowych. Cieszę się ogromnie, że 3 lata pracy dobiegły końca i dziś możecie być Państwo gościem naszego centrum.